Dzień dobry, szanowni Polacy. To niech państwo posłucha, co dzisiaj 3 maja Tusk wypowiada w oficjalnej preskonferencji swojej. Że on mówi, że sport nie wolno, nie trzeba mieszać do oficjalnej polityki. W ogóle sport, żeby nie mieszać do polityki. To on liczy, że Janukowicz to jakaś polityka. To tak samo można spytać u Tuska, czy są była kompartia, czy są były komuniści polityką w Związku Radzieckim i w Polsce. Także można spytać, po co Solidarność wtrącała się w tą politykę komunistów. A dlatego, że to była nie polityka, a tylko kryminalna banda, kryminalne ugrupowanie, które teraz u nas w Ukrainie przyszło już 2 lata do władzy. I dla porównania można wziąć taki przykład, jak co wziąć pana Patyka, który odsiaduje za kradzież samochodu, przywieźć do polskiego parlamentu, zrobić z niego prezydenta, jak zrobili z tego prezydenta tu w Ukrainie. I potem ten pan Patyk, prezydent Polski, będzie gwałcił prawo i wrzucał do więzienia swoich oponentów, opozycji tobież. To jakby na to popatrzył Tusk, siedząc w kamerze i wiedząc o takim zachowaniu tego Patyka prezydenta. Co by on na to mówił, o jakiej polityce, wtedy by Tusk na to wszystko mówił. I oraz Komorowski też. No właśnie, w jakim muzeum Tusk widział takie dzieło sztuki, jak polityka Janukowicza. A dzieła sztuki to takie, o których mówi cała progresywna światowa wspólnota. Że z początku dawajcie sprawy sprawiedliwości i sprawy prawa, to by zwolnić pani Julię Tymoszenko. A potem będziemy grali się w zabawki, które przynoszą nawet wielki zysk obojga państwa. Pewnie, że PO mówi takie rzeczy, że trzeba protestować. Tylko jakim sposobem? Wstążkami, petycjami, politycznymi hasłami. Tak, takim sposobem, jak Solidarność walczyła, też wstążkami tylko i hasłami politycznymi. No pewnie, że to nie walka, to jakaś prymitywna patologia, która siedzi w głowach PO, Tuska i różnych spółdzielców aferzy hazardowej. Pewnie, że dla Niemców to bezpośredni zysk, bojkot Euro 12, bo ci mecze mogą przenieść do Niemiec. Ale co potem? Co dalej robić z tej demokracji w Ukrainie i po całej Europie? Stanowisko PiS w tej sprawie to tylko zbieg okoliczności, bo i Putin, i Niemcy, Merkel, Joachim Gauck mają przybliżnie takie same stanowisko. Ale jeszcze Amerykanie, jeszcze inne kraje Europy Wschodniej i Europy Środkowej też mają takie same stanowiska. Dlatego tylko Tusk and Company nie widzi tej zagrozy, która idzie od kryminalnego układu w naszej nęki Ukrainie. Dziękuję bardzo, kochani Polacy. Pewnie wiadoma taka rzecz, że wypowiadania Tuska już nikogo nie bawią, już nikogo nie interesują, a tym bardziej nikogo nie zachwycają, bo on przestał, ten Tusk, słyszeć Polaków, głos Polski. Oprócz tego, on przestał słyszeć głos swojego dziadku z Wehrmachtu nawet, bo widocznie polubił ci głosy z cmentarzu, głosy katarskich inwestorów i głosy spędzących królików. Właśnie ci głosy i głosy zdrajców to jedynie, co już słyszę i przyjmuje Tusk niestety. Pozdrawiam Polaków z wielkim świętem 3 maja.